Kochani w Chrystusie, przeżywamy dzisiaj święto świętych młodzianków. Ewangelia dzisiejszego święta mówi o tej wielkiej zbrodni Heroda, który wymordował dzieci betlejemskie w wieku od 0 do 2 lat. To potem, jak podaje historia, umarł w wielkim cierpieniu zżarty przez robaki. Dlatego dzisiaj gorąco się modlimy, aby współcześni Herodowie nie mordowali dzieci jeszcze młodszych, przed urodzeniem. Bo kara Boża za to jest bardzo wielka. Ale mimo tego grzechu większe jest Boże miłosierdzie i dlatego przed chwilą przeczytanej Ewangelii słyszeliśmy ten niepojęty dar, jaki Chrystus zostawił apostołom, to znaczy Kościołowi. Daję wam Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone, nawet takie. A komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. Jesteśmy w cyklu rozważań nad świętymi sakramentami, które ustanowił Pan Jezus i które Kościół tak pielęgnuje, bo są wielkim źródłem uświęcenia i łask dla przyjmujących je. I w dzisiejszym naszym spotkaniu jest kolej na następny sakrament pokuty. Stąd to nasze przypomnienie, co nam Chrystus zostawił w tym niepojętym sakramencie. Wiele już lat temu opowiadał, potem już jako emeryt wojskowy, oficer z armii Berlinga, która szła od Lenina aż do Berlina. Mówi, miałem w swojej jednostce kolegę. Bardzośmy się zaprzyjaźnili. Wojna, mówi, zadzierga wielkie przyjaźnie. Ludzie narażeni na utratę zdrowia, często życia, tworzą jedno, bronią się, opiekują się. Losy po wojnie nas rozdzieliły. Po wielu latach, jeszcze będąc w służbie w wojsku, idę ulicą, a był Wielki Piątek. Naprzeciw idzie ten mój kolega. Ni stąd, ni zowąd, po wielu latach. Oczywiście ogromna radość. Przywitaliśmy się jak najserdeczniej. I w pewnym momencie on mówi, no słuchaj, takie spotkanie, chodźmy, uczcijmy to do jakiejś restauracji. Mówi, aż mnie skręciło wewnętrznie, bo ja praktykujący katolik. On, widać, poszedł po wojnie inną drogą, po awansach, jak to wtedy było. Wszedłem do restauracji, usiedliśmy, podali jakąś potrawę, oczywiście z mięsem. Smakowała mi jak popiół, ale jadłem. Oczywiście grała orkiestra. I w pewnym momencie mówi, bośmy coś tam i wypili. Patrz, przy drugim stoliku dwie panie, zatańczmy. Poproś tamtą drugą panią, on poszedł do jednej, ukłonił się, poprosił do tańca, ta jak najbardziej z chęcią. Mówi, jak na drewnianych nogach poszedłem do tej drugiej, ukłoniłem się,
Zaczęliśmy tańczyć i w pewnym momencie nie wytrzymałem. Przeprosiłem ją, zostawiłem w tańcu i bez pożegnania z tym kolegą uciekłem. Byłem strasznie niezadowolony, czułem się jak zbity pies. Wieczór poszedłem spać. Śni mi się, że idę jakimś takim długim korytarzem, jak w klasztorze. Na końcu korytarza ogromny krzyż i na krzyżu rozpięty Pan Jezus. Podchodzę, klękam, chcę ucować stopy Pana Jezusa, a Pan Jezus oderwał prawą rękę i nogę i takim wielkim gestem odepchnął mnie. Z ogromnym krzykiem się obudziłem. Noc, mówię, wytrzymam do rana, ale idę do spowiedzi w Wielką Sobotę. Ale mówi, jak to w wojsku, jedni idą na urlop, inni mają specjalne zajęcia. Nie miałem czasu. Przeżyłem Wielkanoc bez spowiedzi. Minął tydzień, jakoś to powoli przyblakło we mnie. Jest piątek po Wielkiej Niedzieli. Spokojnie poszedłem spać, tylko usnąłem ten sam sen. Idę tym korytarzem i już się boję, ale muszę dojść do Pana Jezusa. Podchodzę, klękam i ten sam gest odrzucenia. Obudziłem się spocony i powiedziałem, zerwię się rano i od razu idę do spowiedzi. A znów, ponieważ byłem na dyżurze, tak mi zeszło, że nie poszedłem. I znów minął tydzień. W następny piątek, idąc spać, już się bałem. Usnąłem, ten sam sen. Idę do Pana Jezusa i ten sam gest Jego odepchnięcia mnie. Zerwałem się, naprawdę przerażony, patrzę, pierwsza. Ubrałem się, udałem się do znajomego księdza, jakoś się do niego dostukałem. Otwiera i ja mówię, proszę księdza, proszę o spowiedź. I on przerażony mówi, zastrzeliłeś kogoś? Ja mówię, nie. Odbyłem spowiedź i po tej spowiedzi w żaden piątek już się ten sen nie powtórzył. To przeżycie człowieka, którym potem tak się dzielił. Przed sobą ja tutaj mam książeczkę, w której znana w świecie boliwijka Catalina Rivas, stygmatyczka, miała przeżycie, jak powinniśmy uczestniczyć we mszy świętej i co się tam zdarza. Może kiedyś do tego wrócimy. Mnie chodzi dzisiaj o jej świadectwie, o sakramencie pokuty. Dziewczyna, na której twarzy widać było jakieś wielkie takie wewnętrzne skręcenie, niepokój. Chciała pójść do spowiedzi generalnej z całego życia. Mówi, umożliwiłam jej pójście do naszego kierownika duchowego naszej grupy. Kiedy ona poszła do drugiego pokoju spowiadać się, uklękłam, prosząc Pana Boga o światło dla tej spowiedzi. Zaraz potem usłyszałam krzyczących ludzi. Spojrzałam w stronę, z której dochodzi hałas. Okazało się,
że ci ludzie byli na balkonie pokoju, w którym odbywała się spowiedź dziewczyny. To, co zobaczyłam, było przerażające. Ohydne postaci, zdeformowane stworzenia, które wybiegały z tego pokoju i z krzykiem rzucając się w dół przeskaczały przez balkon. W pierwszym odruchu podeszłam do okna, żeby sprawdzić, co się dalej z nimi dzieje na dole, na ziemi. Ale tam nie było nikogo. Wtedy do pokoju wszedł mój przyjaciel. Oboje modląc się słyszeliśmy wyraźny szczęk łańcuchów, zgrzyt metalu. Wydawało się nam zaraz, że ściany i sufit się zawalą. Mówiłam mu, aby się nie bał, bo te odgłosy zwykle towarzyszą wściekłości demona, z którego władania wyrywają się dusze ludzkie. Przez chwilę modlił się, a potem musiał odejść do koniecznych zajęć. Przez kilka minut, nie wiem jak długo, modliłam się sama. Nagle jakieś światło sprawiło, że otworzyłam oczy. Zobaczyłem, że ściana oddzielająca mój pokój od pokoju, w którym spowiadała się dziewczyna, zniknęła. Ona siedziała tam i spowiadała się, lecz nie przed kapłanem, ale przed samym Jezusem, który zajął jego miejsce. Kapłana nie widziała. Widziałam postać Jezusa z boku. Oparł brodę na złożonych jak do modlitwy dłoniach i z całą uwagą słuchał spowiedzi. Za dziewczyną przy drzwiach do pokoju stała grupa osób. Można z nich wśród nich było rozpoznać zakonnicę. Tuż obok niej stał anioł z ogromnymi skrzydłami, bardzo majestatyczna postać. Rozglądał się uważnie na prawo i lewo w postawie czujności, a w prawej ręce trzymał włócznie. Pomyślałam, że może być to Michał Archanioł. W głębi po prawej stronie rozpoznałam Matkę Bożą. Dwaj wysocy, trzymający w dłoniach włócznie aniołowie, z taką samą uwagą i czujnością jak anioł przy drzwiach, obserwowali, co się działo dookoła. Było tam również mnóstwo małych aniołów, którzy się pojawiali i znikali. W pewnym momencie Jezus podniósł rękę, wyciągnął nią w stronę dziewczyny, tak że prawie dotykał jej głowy. Dłoń Pana Jezusa była pełna światła. Wychodziły z niej złociste promienie, które padały na dziewczynę. Okrywały ją całkowicie swoim blaskiem i przemieniały. Widziałam, jak z każdą chwilą zmieniała się jej twarz, tak jakby ktoś jej maskę zdejmował. Wcześniej twarz zacięta, teraz stawała się coraz bardziej łagodna, szlachetna, delikatna, piękna, pełna pokoju. W chwili, w której Pan Jezus udzielił dziewczynie rozgrzeszenia, Matka Boża uklękła. Osoby z nią zrobiły to samo. Pan Jezus wstał, zbliżył się do penitentki, a ja dopiero wtedy zobaczyłam, że na miejscu, na którym siedział, przez cały czas znajdował się kapłan. Pan Jezus objął dziewczynę i pocałował ją w policzek. Potem obrócił się, objął kapłana i też pocałował go w policzek. W tym momencie wszystko ogarnęło silne światło. Wszystko uniosło się w górę, zniknęło. A ja znowu znalazłem się w moim pokoju, gdzie się modliłam.
To jej świadectwo sprzed chyba 20 paru lat, bo wtedy miała te objawienia. Moi kochani, szatan strasznie się boi sakramentu pokuty. I dlatego wielu ludzi ten sakrament ogromnie atakuje, wyśmiewa, zwłaszcza w mass mediach. I wielu ludzi tak ogromnie daleko omija ten sakrament, bo w nich jest ta potężna działalność złego. A przecież jakśmy przed chwilą słyszeli, to jest niepojęty dar samego Boga, który za nasze grzechy zapłacił swoją męką i śmiercią. Wyraźnie przecież Pan Jezus powiedział: krew moja będzie przelana na obmycie waszych grzechów. A kiedy tego Wielki Piątek dokonał, już ta cena została wypełniona, zapłacona. Wtedy w Wielką Niedzielę wieczorem podzielił się tą władzą z człowiekiem, z apostołami, ich następcami, biskupami, kapłanami. To pamiętamy, jak to pewnego razu przyniesiono do Pana Jezusa sparaliżowanego człowieka, tłum ogromny, Pan Jezus nauczał w mieszkaniu, wnieśli na strop, tam są te dachy płaskie w Palestynie, i na sznurach spuścili przed Pana Jezusa. I wtedy Pan Jezus przerwał naukę i powiedział temu człowiekowi, który jak zaschnięte drzewo był nieruchomy: my wiemy, co to wielki paraliż, bez rąk, bez nóg. Ufaj, Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A więc Pan Jezus najpierw uzdrawiał duszę, bo to ważniejsze, droższe. I wtedy uczeni w piśmie, jakbyśmy powiedzieli teologowie, zaczęli się ogromnie oburzać, porozumiewać oczami: ten bluźni. Grzechy może odpuszczać sam Pan Bóg, a on to mówi. I wtedy Pan Jezus powiedział: czego zło podtrzymuje cię w swoich myślach? Co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają ci się twoje grzechy, czego nikt nie sprawdzi z ludzi. Czy powiedzieć: w tej chwili, człowieku, jesteś bezradny, bez możliwości żadnego wyleczenia. Wstań, mało, weź swoje łoże pod pachę i idź do domu. Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Zwrócił się do chorego, powiedział: wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I na oczach wszystkich spokojnie, lekko wstał, mało, swobodnie wziął łoże i, jak mówi ewangelista, rozstępujący się tłum zrobił mu przejście i on poszedł. A parę miesięcy potem właśnie było to, cośmy przed chwilą w Ewangelii czytali. Dlatego Kościół od początku, od wieczernika, ogromnie cenił ten sakrament. Apostołowie, zwłaszcza święty Jan i święty Paweł, w swoich pismach tak ogromnie zwracają uwagę na odpuszczenie grzechów przez ten sakrament.
Dlatego w Kościele on był szanowany, ceniony i tak jest do dzisiaj. Patrzcie, w IV wieku od Kościoła odeszła sekta tak zwanych Nestorian. To sekta, która w zasadzie wygasa, ale jeszcze szczątki są na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza Syria, Liban. Nestoriusz, biskup, zaczął głosić herezję, został wyłączony z Kościoła i stworzył swoją grupę. To diabła robota. Te sekty powstawały, ginęły, powstały nowe. Dzisiaj są, niektóre znów zginą, szybciej czy później. Ja tak ogromnie przeżyłem kilka tygodni temu takie zdarzenie jako egzorcysta. Modlimy się nad zniewoloną. Zaczęliśmy modlitwę, upada nieżywa, tak bywa w ogromnej większości. Jest nas trzech księży. Ksiądz Marek, ksiądz nasz rodak, który wtedy też był, no i ja i kilka osób. W jednym z formularzy egzorcyzmu jest taka modlitwa: Boże niebios, Boże ziemi, Boże apostołów, między innymi wezwanie Boże kapłanów, Boże dziewic. Na to wezwanie bezbłędnie każdy, kogo byśmy nie egzorcyzmowali, zły duch bardzo reaguje. Bo kapłani to wszczepienie w Chrystusa i przez nich idzie ta moc i on jest bezradny w budowaniu swojego królestwa. Bo człowiek może nagrzeszyć różnie, przyjdzie do spowiedzi i cały wysiłek złego ducha na nic. Ten człowiek znów jest święty. Jakśmy słyszeli tu u Kataliny Rybas. I w pewnym... Najczęściej bardzo reaguje, jak się mówi, Boże kapłana, który chrzcił tego egzorcyzmowanego, się bardzo denerwuje. Czy czasem mówimy imiennie, Boże kapłana Jana Pawła II, bardzo reaguje. Zdarzyło się kiedyś, że jeden z kapłanów odszedł i jest w pewnej grupie, która jest poza Kościołem. Kościół Zielonoświątkowców. I w pewnym momencie mówię, Boże kapłana i jego imię wymówiłem. Ten człowiek leży nieprzytomny i jego ustami on mówi, a ten się może modlić. Nie reagował. Ja wtedy przeżyłem, co to znaczy Kościół prawdziwy. Gdzie wszyscy jesteśmy wszczepieni w żywego Chrystusa. Tamci się modlą. Nieraz może więcej niż my. Jak Pan Bóg to przyjmie, nie wiem. Ale ten tak na to zareagował. To parę tygodni temu. Wracam do Nestoriusza. Ta sekta, która już istnieje 1600 lat, ale to są resztki już dzisiaj. Do dzisiaj w swoich praktykach religijnych mają spowiedź. Dlaczego? Bo odchodząc od Kościoła 1600 lat temu, wynieśli z Kościoła to, co w Kościele było. Sakrament pokuty, spowiedź. W X wieku przychodzi wielkie rozdarcie w Kościele, schizma tak zwana wschodnia, prawosławie. A więc już 1000 lat. W prawosławiu, jak wiecie, kto miał kontakt z prawosławnymi, jest bardzo szanowany sakrament spowiedzi. Dlaczego? Bo jak się rozdzielali od Kościoła 1000 lat temu,
ta praktyka w kościele była. Czterysta lat temu odchodzi od kościoła duża grupa w Europie protestantyzm. Luther, Calvin, Zwingli. Protestantyzm odrzucił sakramenta. Bo diabeł potrafi omamiać umysły ludzi. W protestantyzmie są tylko dwa sakramenta uznawane. Chrzest i bierzmowania. Nie ma kapłaństwa, a więc nie ma mszy świętej. Nie ma kapłaństwa, nie ma spowiedzi. Nie ma innych sakramentów. Tylko na przykład modlitwa nad chorym, czy tak jak w cywilnym jakimś biurze, prawda, ślub, ale bez sakramentu. To słynne jest przed wojną zdarzenie w Anglii. Bardzo szanowany proboszcz katedry Westmińskiej w Londynie i profesor teologii protestanckiej na uniwersytecie. Oczywiście protestanccy duchowni żenią się, mają rodziny. Miał córkę, już panienkę. Był bardzo szanowany w całej Anglii, miał wielki autorytet. No musiał być człowiekiem zacnym, bo pewnego dnia przyszła do niego jego własna córka i mówi: tato, popełniłam grzech. Ja nie mam spokoju, mnie się żyć nie chce. Ja nie mogę spać. I wtedy zatroskany ojciec mówi: dziecko, trzeba się modlić. Tato, ja to bez przerwy robię, nie pomaga. I wtedy on tak jakby sam do siebie refleksją mówi: gdybyś była katoliczką, to byś poszła do spowiedzi. Jak ona to usłyszała, wybiegła, odnalazła kościół katolicki, przyszła do księdza i mówi: proszę księdza, jestem anglikanką, ale chcę być u spowiedzi. Anglikanie to protestantyzm, prawda? I on wtedy mówi: ksiądz, dziecko, tak nie można. Musiałabyś złożyć wyznanie wiary, boś ochrzczona. Ja to chcę zrobić zaraz. A też tak nie można. Musisz poznać prawdy wiary i w sercu zaakceptować, żebyś wiedziała, gdzie wchodzisz, w żywego Chrystusa. Dał jej katechizm, po paru dniach przyszła, inteligentna dziewczyna, zdała wyznanie wiary, była u spowiedzi u Komunii Świętej, przybiegła do domu i mówi: tato, jestem katoliczką, byłam u spowiedzi. Tamten kamień z serca znikł, czuje się w skowronkach. I to była droga jej ojca, wielkiego profesora, który złożył wyznanie wiary. Oczywiście pozbawiono go tego probostwa i tej profesury, bo powiedział: to jest najważniejsze. Opowiadał mi kiedyś osobiście ksiądz Stanisław Mojek. Ksiądz Stanisław był długie lata ojcem duchownym w naszym seminarium i był pierwszym egzorcystą w naszej diecezji po wojnie. Umarł kilka lat temu na raka w wieku 50 lat. Pochodził z Piast Kliterskich. On studiował w Rzymie. I tam we Włoszech zaprzyjaźnił się z jednym księdzem proboszczem w Neapolu. Kiedy wrócił do Polski i już był tutaj ojcem duchownym, co wakacje jeździł do parafii tego księdza na miesiąc czasu.
a tamten sobie wyjeżdżał na urlop. Tak go zastępował. I opowiadał mi, tam w tych parafiach włoskich nie ma pracy w wakacje. Rano odprawiłem, od czasu do czasu ktoś się zgłosił do kancelarii i tyle. Pewnego dnia dzwonek, wychodzę, człowiek taki po 40, jakąś tam miał sprawę. Ale ja tak zwyczajem, mówię polskim, poprosiłem, żeby usiadł. Zaczynamy rozmowę normalną. I w pewnym momencie on mówi tak: proszę księdza, jak ksiądz zechce, niech siada ksiądz w mój samochód. Obwiozę księdza po najważniejszych, najpiękniejszych miejscach na Apolu i okolicy. No mówi, nic nie robiłem, miałem czas, zgodziłem się. Jedziemy tu, tam i on zaczyna mi otwierać swoje serce. Opowiada szczegóły swojego życia. I w pewnym momencie mówi, zwracam się do niego i mówię tak, jak chcesz, to ci zadam jeszcze parę pytań i dam ci rozgrzeszenie. Zgodził się. Podziękował, podwiózł mnie do domu, rozstaliśmy się. Za jakieś 2 tygodnie, może parę dni więcej, dzwonek. Na plebanii otwieram, ten sam pan. Proszę księdza, chciałbym księdzu coś pokazać. Ja dużo nie zajmę, kilkadziesiąt minut. Niech ksiądz siądzie ze mną. Siadłem. Podjechaliśmy w taką dzielnicę willową, a jak wiemy, Włosi to urodzeni architekci. Ich budownictwo jest piękne. Niektórzy z nich budowali nasze kościoły, na przykład w Turowinie, w Łuchaniach, Wolf, słynny Włoch. Stanął przy ulicy, mówi, niech ksiądz spojrzy na tą willę. Wspaniała willa w ogrodzie. No po prostu cacko. Proszę księdza, ta willa to połowę moich pieniędzy. Tam mieszka psycholog. Ja, żeby funkcjonować, prowadząc swoje wielkie przedsiębiorstwo, co 10 dni, najpóźniej co 2 tygodnie byłem u niego i płaciłem mu duże honorarium. I tak mnie ustawiał, że następne 10 dni, 2 tygodnie funkcjonowałem, a potem od nowa. I tak już wiele lat. Proszę księdza, ksiądz mi dał rozgrzeszenie. Ja czekałem, kiedy trzeba konieczność wypełnić, do psychologa pojechać i nie było potrzeby. Jestem jak nowonarodzony. Wszystko minęło. Mówi i przywiózł mnie do domu. Moi kochani, ten sakrament to, pamiętajmy, wielki dar samego Pana Boga dla ciebie i dla mnie. Dlatego począwszy od papieża, spowiadamy się, skończywszy na dziecku do pierwszej komunii. Kochani, doceniajmy w naszym życiu częstą, dobrą spowiedź. Bo wtedy się to dokonuje, cośmy w tej książeczce dzisiaj słyszeli. A dlatego, że się wypełnia to, co Pan Jezus, jakśmy słyszeli tutaj, ustanowił na zawsze. Amen.